Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takiego, bardzo prostego, dinozaura. Zobaczcie, jak słodko on wygląda. Jest naprawdę bardzo prosty w złożeniu. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego dinozaura będziemy potrzebowali kwadratowej kartki papieru. Moja jest zielono-biała i ma wymiary 20x20 cm. Nie musi być dwukolorowa kartka, może być jednokolorowa. Drugiego koloru i tak nie widać. Jeżeli tak jak ja używacie kartki dwukolorowej, to na początku kolor zielony odwracamy do dołu, tak aby biały był na górze. I naszą kartkę składamy wzdłuż dwóch przekątnych, czyli przykładamy prawy górny wierzchołek do lewego dolnego, a następnie prawy dolny do lewego górnego. Następnie kartkę przekręcamy sobie w ten oto sposób i musimy tą oraz tą krawędź przyłożyć do środkowej linii zgięcia. Następnie nie odginając tego przechodzimy do góry i tutaj tak samo musimy tą oraz tą krawędź przyłożyć do środkowej linii zgięcia. Następnie odginamy i teraz musimy tak jakby ciągnąc za ten element, wyciągnąć go spod spodu w taki sposób, a następnie używając tej linii z powrotem zagiąć, abyśmy mieli taki wystający trójkąt. I następnie tutaj w taki oto sposób to spłaszczamy i ten trójkącik odginamy w dół i tutaj zaginamy. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo, czyli używając tej linii zgięcia wyginamy to w ten sposób i ciągniemy tak jakby w dół, aby ten element się tutaj zagiął wzdłuż tej linii, czyli w taki sposób, a następnie ten trójkącik odginamy w dół i wzmacniamy. Następnie ten oto górny wierzchołek przykładamy do tego punktu, gdzie te dwa wierzchołki się znajdują. I zaginamy. Następnie musimy przyłożyć tą oto krawędź do tej linii zgięcia, czyli w taki oto sposób. Przykładamy, jak widzicie, w tym miejscu powinno się zacząć zgięcie, no i ta krawędź do tej linii zgięcia i w taki oto sposób powinno to iść. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo, czyli ta krawędź do tej linii zgięcia. Następnie naszą kartkę odwracamy na drugą stronę i używając tej linii zgięcia odginamy ten element do góry. Wzmacniamy. Następnie musimy tą oto krawędź zagiąć w taki oto sposób w dół, tak aby zrównać ją z tą krawędzią, która jest tutaj pod spodem. Czyli tutaj w tym punkcie powinno się zacząć zgięcie, no i po prostu zrównujemy z tą krawędzią pod spodem, a samo zgięcie ciągniemy aż tutaj do tej linii zgięcia. Do końca kartki nie trzeba, wystarczy do tego zgięcia.
czyli tak to powinno wyglądać. No i z drugiej strony robimy dokładnie tak samo, czyli tą krawędź ciągniemy w dół. Po prostu musimy ją zrównać z tą krawędzią pod spodem. I zgięcie do tej linii wystarczy. I tak to powinno wyglądać. Następnie musimy zagiąć wzdłuż tego oraz tego zgięcia na środku naraz. Czyli zaginamy w ten oto sposób, aby tak to się prezentowało. A następnie używając tego zgięcia na środku musimy odgiąć to w taki sposób w dół, aby uzyskać taki kształt. Pokażę jeszcze raz, było tak. Zaginamy wzdłuż tej oraz tej linii w taki sposób, a następnie po prostu używając tej linii zginamy to w ten sposób. Następnie używając tej linii zgięcia odginamy ten trójkącik na lewą stronę, wzmacniamy zgięcie, odwracamy na drugą stronę i robimy to samo, czyli używając tego zgięcia ten element na prawą stronę odginamy. Z powrotem wracamy na tą stronę i musimy ten element odgiąć w dół w taki sposób, aby ta krawędź zetknęła się z tą krawędzią, a zgięcie zaczęło się tutaj w tym punkcie. Czyli odginamy, a właśnie w ten sposób. I zaginamy, a następnie tą oto krawędź przykładamy do tej nowo powstałej krawędzi. I w ten sposób utworzyliśmy jedną rączkę. Odwracamy na drugą stronę kartkę i wykonujemy te same ruchy, czyli ten trójkącik odginamy w dół w ten sposób, przykładając tą krawędź do tej. W tym punkcie powinno się zgięcie rozpoczynać. Następnie tą krawędź przykładamy do tej krawędzi. Następnie musimy zrobić głowę naszemu dinozaurowi. Robi się ją z tego elementu. Po prostu musimy tak jakby to wywinąć na drugą stronę. O właśnie w ten sposób. Mniej więcej gdzieś na tej wysokości, albo można ciut niżej zagiąć w ten oto sposób kartkę. Czyli przed chwilą mieliśmy to zagięte do góry, a właśnie tak. A musimy to tak jakby rozpłaszczyć i wywinąć na drugą stronę i zagiąć gdzieś na tej wysokości. Następnie tutaj musimy dokończyć pyszczek. Otwieramy i kawałek tego elementu wginamy do środka bez żadnej konkretnej linii odniesienia. Można dużo, można mało, w zależności od tego jak chcemy, aby nasz dinozaur się dokładnie prezentował. Czyli wystarczy zagiąć w ten sposób. I przywracamy pierwotną formę i główka dinozaura jest gotowa. Starczy teraz jeszcze tylko zrobić mu nóżki. Odwracamy najpierw na tą stronę i tutaj przechodząc do nóżek mamy jedną warstwę papieru i tu mamy drugą warstwę. I właśnie tutaj zaczniemy sobie zgięcia robić, a mianowicie wkładamy tu palec. I musimy tutaj praktycznie od ogona prowadzić takie ukośne zgięcie, aby te nóżki tak jakby wygiąć na drugą stronę. Czyli w taki sposób. Trzeba też, jeżeli chcemy, aby nasz dinozaur stał, to trzeba też patrzeć, aby ta tutaj krawędź była tak samo ustawiona jak ta krawędź. Ewentualnie możemy później po prostu jeszcze
coś popoprawiać. Więc ta noga jest w porządku. I tak się prezentuje. Odwracamy na drugą stronę. I nie tutaj, tylko tutaj. Musimy włożyć palec i tą krawędź wypchać w taki sposób w dół, aby utworzyć nogę. Najlepiej po prostu ją zrównać z tą drugą, żeby obie były dokładnie takie same. Chyba, że nie chcę. I tak prezentuje się druga zrobiona noga. I nasz dinozaur w tym momencie jest gotowy. Sprawdźmy, czy stoi. Delikatnie się przewraca do tyłu, więc nogi trzeba delikatnie mu poprawić. I jak widzicie, po delikatnej korekcie nóg normalnie stoi. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.